Tutaj jest taki skoroszyt, to są uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz. I tutaj mieszkańcy mogą swoje uwagi zgłaszać. I właśnie o to zapytam pana, jakie najczęściej zgłaszają uwagi mieszkańcy naszej gminy? Generalnie, jak w całej Polsce, ludzie są zainteresowani głównie przeznaczeniem tych terenów i ich potrzebami inwestycyjnymi. W związku z tym również i u państwa najwięcej kontrowersji wywołuje przeznaczenie terenów pod różnego rodzaju inwestycje, zarówno pod zabudowę mieszkaniową, jak i pod turystyki, jak również pod rozwój przemysłu. Tutaj mieliśmy rozmowę na temat wydobycia kopalin, jak również lokalizowania elektrowni wiatrowych. Jak sądzę, jesteście państwo zorientowani w problemie, z którym Myślibórz boryka się od dawna, to znaczy od dawna planujemy, aby wybudować obwodnicę Myśliborza. Jest taki plan, aby wybudować ją przez Myślibórz, jest taki plan, aby wybudować ją obrzeżami naszego miasta. Jak państwo oceniacie ten problem i ewentualnie jakie państwa zdaniem są perspektywy, możliwości wykonania tej obwodnicy? No, proszę państwa, to jest tak, że jak ma przebiegać ta obwodnica dla miasta Myśliborza, to już decyzje zapadły, jest obowiązujący plan miejscowy w tym zakresie. No i w tym momencie gmina już tylko powinna przystąpić do realizacji tej inwestycji. Obwodnica będzie przebiegała po istniejącym torowisku kolejowym, które jest nieczynne. Wszystkie decyzje planistyczne już zapadły, teraz jest etap na wykup gruntu, przejęcie, no i realizację. Tak, można powiedzieć, że te prace się powoli zaczynają, dlatego że ja widziałem dosłownie wczoraj, jak tam maszyny budowlane zrywają stamtąd resztki tych torów, zardzewiałych już całkowicie. Słychać od jakiegoś czasu w mieście, nie wiem, czy jest to informacja, którą można potwierdzić, że gdzieś tu w okolicy ma być budowana elektrownia wiatrowa duża. Czy państwo coś na ten temat wiedzą? To znaczy, takie plany inwestycyjne są przewidywane, natomiast plan miejscowy jest w trakcie sporządzania dla obszaru położonego w północnej części Myśliborza. Natomiast studium, które jest opracowane przez Instytut, wskazuje szereg możliwości lokalizowania tego rodzaju inwestycji. Natomiast nie jest to jeszcze rozstrzygnięcie, że takie inwestycje się pojawiają na tym terenie. Dopiero dalsze opracowania, takie jak plany miejscowe, jak i wiążące się z tym analizy przyrodnicze, dopiero wskażą możliwość lokalizowania konkretnych przedsięwzięć na tym terenie. Czy często zdarzają się tego typu sytuacje, tego typu problemy, że planowana jest jakaś inwestycja, no na przykład elektrownia, czy obwodnica, czy coś innego i jest taki konflikt pomiędzy osobami, które będą to wykonywały, a mieszkańcami? Ja mam tutaj na przykład na myśli to, co się działo w Dolinie Rozpudy, prawda? Tam był ten konflikt nagłaśniany przez media w całej Polsce, no bo z jednej strony teren chroniony, chronione gatunki zwierząt, fauna i flora pod ochroną, a z drugiej strony mieszkańcy koniecznie potrzebowali tam obwodnicy. Czy często spotykacie się państwo z tego typu problemami, z takim konfliktem? No to jest tak, że zawsze, jeżeli jest jakaś większa inwestycja i nawet mniejsze inwestycje też zawsze generują różnego rodzaju konflikty, ale po to właśnie w procesie planowania przestrzennego jest przewidziany ten etap opiniowania i uzgodnień, a następnie wyłożenia i konsultacji społecznych, tak, żeby rozmawiać o tym projekcie i żeby wypracować jakieś najlepsze, możliwe do przyjęcia przez wszystkich rozwiązanie. Także jeżeli chodzi o to studium dla miasta Myślibórz, ja myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby tutaj wszyscy byli zadowoleni i mieszkańcy, i inwestorzy i żeby po prostu ta gmina mogła się rozwijać zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w pełni i no, żeby było po prostu się lepiej żyło. Czy oprócz tego, że mogą z tym projektem, z tymi planami zapoznać się mieszkańcy naszego miasta, czy na przykład istnieje taka możliwość, aby zapoznali się z tym radni, aby wszyscy radni, bo tak sądzę, że byłoby dobrze, żeby oni również poznali ten projekt? Oczywiście, w ramach sporządzania tego dokumentu są też przewidziane spotkania z radnymi, więc jest to może nieprzewidziane w trybie formalnym, wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proces, natomiast na pewno to opracowanie jest przedstawiane również radnym.
rozmówczynią jest pani Aleksandra Kardyka-Koc. Od kilku dni można usłyszeć w Myśli Bożu takie plotki, nie wiem, czy to są plotki, czy pani tą informację potwierdzi, czy zdementuje, dlatego właśnie rozmawiamy, że gdzieś tu w okolicy ma powstać elektrownia wiatrowa. Elektrownia wiatrowa? Owszem. Atomowa nie. Tak, tak, wiatrowa. Oczywiście ludzie są skłonni do plotek, w związku z tym gdzieś tam się pojawiło takie sformułowanie, ale właśnie po to rozmawiamy, żeby to wyjaśnić. Więc elektrownia wiatrowa. Kiedy ona będzie budowana, na jakim terenie? Proszę nam coś o tym powiedzieć. Proszę pana, no to nie jest nasza inwestycja, to jest po prostu inwestor tutaj na terenie naszej gminy chce zainwestować i ma takie plany. Na razie z tego, co mnie jest wiadomo i to jest u nas w wydziale, to jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ jest taki wymóg, że pod elektrownie wiatrowe ten plan musi być obowiązkowo zrobiony. I ten plan jest na etapie, tak jak tutaj studium, na etapie wyłożenia. Odbyła się już dyskusja publiczna. Niestety nikt z zainteresowanych się nie pojawił na dyskusji publicznej. Nie było ani jednej osoby, która chciałaby się czegoś więcej dowiedzieć, a myślę, że dowiedzieliby się ludzie więcej od projektanta, gdyby mieli pytanie. Jedna uwaga jest, trzeba zapisać pana Kasika. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy ewentualnie, jeżeli dojdzie do tej budowy, czy będzie jakieś korzyści miała z tego nasza gmina? Bo tak zrozumiałem, że jest inwestor, który tutaj zdecydował się zlokalizować tą elektrownię. Czy nasza gmina w jakimkolwiek sposób na tym skorzysta? Nie potrafię takich informacji panu udzielić i nie potrafię nawet udzielić panu informacji, czy inwestor się na przykład z tego zamiaru nie wycofa, czy on pójdzie dalej tym zamiarem. Mogę podać panu informację na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo to jest u nas w wydziale i prowadzone przez naszą gminę. Gmina tutaj sporządza ten plan. Radni niedługo dostaną ten plan pod głosowanie, a czy inwestor, na temat inwestora nie mogę się wypowiadać. Nie potrafię nic powiedzieć więcej, nie mam takich informacji. Czyli to, co my możemy tutaj powiedzieć, w tym planie zagospodarowania przestrzennego jest taka możliwość, aby ta elektrownia powstała, jest na nią miejsce, gdyby tak. Inwestor się nie wycofał. Tak, plan przeszedł pozytywnie przez wszystkie etapy, które nakazuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli przeszedł przez wszystkie uzgodnienia, opiniowania, tutaj IRDOŚ, czyli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Konserwator Zabytków, pozytywnie, po prostu uzgodnili, tak, czyli zaopiniowali, uzgodnili pozytywnie ten projekt, który został sporządzony. I to mogę panu powiedzieć, no a dlatego RDOŚ i Konserwator Zabytków, że to oni tak naprawdę przy lokalizacji elektrowni wiatrowych mają może nie najwięcej do powiedzenia, ale tych uwag mają dużo ze względu na krajobraz, na to, że takie śmigło elektrowni wiatrowej jest dominantą w krajobrazie. Dlatego Konserwator Zabytków, no i RDOŚ ze względu na te oddziaływanie na środowisko, które taka elektrownia wiatrowa może wywierać. No i to wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. Także wiem, że plan przeszedł przez etap uzgodnień pozytywnie i znajduje się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, no i niedługo zostanie Szanownej Radzie poddany pod głosowanie, tak, pod uchwalenie. A czy możemy powiedzieć, jaką moc miałaby ta elektrownia? Nie mam pojęcia. Jeszcze jedno w takim razie. Pani wspomniała o tym śmigle, czyli ja rozumiem, że to wyglądałoby tak, na pewno wielu z państwa jeździ do Niemiec, powiedzmy, tak? I tam często przy drogach widać takie właśnie białe, wysokie śmigła, które się obracają. Tak by to wyglądało, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, ale jeżeli ktoś się przypatruje, to wie, że śmigło jedno drugiemu nierówne ze względu na to, że te elektrownie mają różne moce i każda turbina również ma inną moc i potrafi mieć inną wysokość. Także tych wiatraków tak naprawdę jest sporo modeli. I no to trzeba by było wejść głębiej w plan. Ja może zaproszę panów do Urzędu Miasta i Gminy w Myślibożu, w którym dalej trwa wyłożenie i ten dokument wtedy można zobaczyć, pooglądać i odczytać z niego właśnie te dane techniczne, o których pan mówi teraz, czyli ile tych turbin będzie, w jakim odstępie będą jedna od drugiej i jaki to będzie od zabudowań ludzkich na przykład, czy innych zabudowań gospodarczych, jakie to będą odstępy przewidziane w tym planie.
Czyli na razie wiadomo tyle, że jest taki plan, jest inwestor, który chciałby tą elektrownię wybudować tutaj na terenie naszej gminy. Tak jak pani powiedziała, na razie nie ma odzewu, nikt na to spotkanie wczorajsze nie przyszedł, ale ponieważ jest to bardzo poważna inwestycja, dlatego my będziemy tą sprawę monitorowali, jak ktoś mówi potocznie, będziemy trzymali rękę na pulsie. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję bardzo.